Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mecz o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Janem Niepomniaszczym a Dinklirenem Renem nabrał niesamowitego tempa, moi drodzy. Piąta runda, a dzieje się już niesamowicie dużo. Mecz na pewno przejdzie do historii jako jeden z lepszych. Już to można stwierdzić według mnie po piątej rundzie. I zapraszam do analizy właśnie partii z rundy numer 5. Tutaj Nepo grał białymi, rozpoczął ruchem E4, Dink E5 odpowiedział. Żadna niespodzianka póki co. Ciekawe, czy szykuje jakieś ciekawe debiuty na koniec meczu, jeżeli będzie trzeba mocno zryzykować czy coś w tym stylu. Zobaczymy, jak to się będzie, będzie się to toczyć, aczkolwiek wiadomo, że znaczy osoby, które się pewnie troszeczkę orientują, to Dink jest niezłym zawodnikiem, jeżeli chodzi o partię hiszpańską. Dobrze się w tym debiucie czuje. No i właśnie goniec B5 nastąpił. A6, goniec A4, to jest skoczek sobie wyszedł na F6. Po roszadzie jest goniec E7. W teorii debiutów nie będę mocno zaglądał, bo tutaj oczywiście też można zbijać i są bardzo, bardzo różne warianty. Zagrał goniec E7, D3 na spokojnie i jest B5, jest goniec na B3, jest posunięcie D6, C3 ze strony Nepo. To są ruchy, wszystko teoretyczne, nie ma co się bardzo zagłębiać, znaczy można, ale ja akurat tutaj w analizie tego nie będę robił, gdyż to są naprawdę normalne posunięcia, które wyprowadzają figury. Też ruch A4 jest takim typowym ruchem, skoczek A5 z atakiem, gdzie goniec musi uciekać, jest posunięcie C5, dzięki czemu skoczek sobie wróci, a pionek już gra dobrze w centrum. Goniec zagrywa na G5, to też jest dobre posunięcie, ten goniec, nie chcę mówić, że jest bezużyteczny, ale on na pewno ma chrapkę na skoczka, który dobrze pilnuje centrum, więc ta wymiana też będzie dobra dla białych. To się też dzieje na naszych oczach, moi drodzy. Jest wymiana, jest AB, AB. Dużo uproszczeń, skoczek z B na D2. W ogóle zobaczcie na też czas po lewej stronie, tutaj widać, jak się to układa w myśleniu podczas partii. Nepo gra bardzo, bardzo szybko do tej pory, 15 ruchów w 2 minuty, no to naprawdę szybkie akcje się dzieją. Skoczek C6, tutaj goniec zagrał na D5, już opcja wymiany, zobaczcie, się dzieje. Jest wymiana na A1, jest wymiana. Można by powiedzieć, że partia póki co dzieje się bez żadnej jakiejś takiej większej historii. Nudy, nudy, jeszcze raz nudy, co nie? Ale zaraz się będzie działo. Powierza A8, jest hetman D1, to są wszystko takie hiszpańskie teoretyczne posunięcia. Goniec D8. Ten ruch zasługuje według mnie na uwagę. Warto taki manewr sobie zapamiętać, dlatego że goniec może czuć się dobrze na polu B3, C4 i tam goniec sobie fajnie strzela. To są takie właśnie strategiczne, ciekawe odejścia. Skoczek zagrywa na F1. Ten skoczek też będzie się mógł czuć dobrze na G3 lub na E3. Typowy manewr z hiszpanki. Skoczek na E7. Wymiana, wymiana. Szybko się to powymieniało. Skoczek wleciał na E3. Ja myślę, że jedna i druga strona są zadowolone z pozycji. Oczywiście tutaj Dink, remisując te partie, byłby bardzo zadowolony, bo przypomnę, że w takim meczu takich fantastycznych zawodników czołówki światowej, no to taki remis z czarnymi w meczu jest dobrym, naprawdę dobrym wynikiem. Posunięcie H4 i ten ruch już jest bardzo ciekawy. Nepo pokazuje tutaj, że chce próbować atakować, więc zagrywa to posunięcie. Hetman zagrywa na C6, jest H5, łapanie przestrzeni, nie dające tutaj skoczkowi też do pogrania pole G6 jest dobrze kontrolowane. C4 ze strony czarnych, coś się zaczyna dziać i posunięcie D4. W tym momencie nastąpiła wymiana i wybicie skoczkiem oczywiście. Wiele osób mogłoby powiedzieć, dlaczego nie pionkiem, przecież ja sobie buduję centrum. Po pierwsze tutaj, no teoretycznie wisi pionek, ale też te pionki nie mają racji bytu za bardzo, bo te dwa na tego jednego mogą być bardzo groźne. To tak też warto sobie skalkulować. Jest bicie na D4 i w tym momencie hetman zagrywa na C5. I zobaczcie, Nepo ma 1.31, zagrywa hetman G4. I troszkę mu czasu zajęło, żeby wymyślić ten ruch, więc tak przypuszczam, że mniej więcej do tego momentu ta pozycja mogła stać na szachownicy w domu, w analizach, a teraz hetman zagrywa na G4. No i się zaczyna tutaj ciekawa gra. Hetman E5 ze strony tutaj Dinga, to też nie jest tak bardzo łatwo grać takie posunięcia, dlatego że hetman w centrum może czasami czuć się po prostu źle. No F4 nie działa, bo tutaj też jakieś bicie jest na E4, ale jest też bicie tam, chociaż nie można, bo jest też na E3. Trzeba bardzo, bardzo taktycznie uważać. No w każdym razie, panowie bardzo dobrze kontrolują sytuację, jest skoczek na F3, hetman E6, wymiana jest jak najbardziej dobra czarnymi, bez dwóch zdań.
Im więcej uproszczeń, tym czarne tutaj są po prostu dobre. No ale Nepo o tym wie i zagrywa skoczek na f5, na co nastąpiła wymiana. To jest też odpowiedzialna decyzja, dlatego że te pionki się zdwajają i albo one będą słabe, albo będą miały jakąś moc w przyszłości. Moi drodzy, w tej sytuacji Dinklirenn no popełnia już małą niedokładność, zagrywa hetman f6. Faktycznie tutaj też komp to mówi, że ten ruch nie jest dokładny. Powiem wam szczerze, to jest według mnie bardzo trudna partia, żeby zrozumieć, o co chodzi. Należało przede wszystkim zagrać hetmanem na d7, dobrze pilnując tutaj pól i po prostu kontrolując swoje pionki. Następnie na przykład po hetman f4. Dlaczego hetman f4? Tutaj hetman cały czas też kontroluje pionka f5, więc nie można zagrać f6. To jest też dosyć istotne, więc na pewno hetman by chciał zejść, aby spróbować zagrać f6, ale po koniec d8 tutaj na marzenia ściętej głowy, myślę, i czarne są po prostu ok. Znaczy, nie są lepsze, ale to jest normalna pozycja, taka po prostu równa i tutaj nie wiem, czy białe by miały szansę coś ugryźć z tej strony. No więc, ale po hetman f6 Nepo zaczyna grać jak z nut, moi drodzy. Najlepsze posunięcie w partii, hetman e4 z atakiem na wieżę. Tak po prostu ta wieża no, z ósemki nie za bardzo chce się chyba ruszać. Tam są jakieś ciekawe szachy. Trzeba bardzo, bardzo uważać i wejście ciężkimi figurami może się źle skończyć, dlatego że wyobraźmy sobie, że wieża zagrywa na a2, no to na pewno tak już na oko szybko patrząc jest hetman e8, król h7, wieża e7 i ten pionek ma kłopoty, a król jest bezpieczny, bo skoczek bardzo dobrze go tutaj kontroluje, nawet po takim szachu tym królem sobie odchodzimy. I co dalej? Oczywiście jakieś wzięcie pionka, ale białe są tu po prostu lepsze, więc trzeba bardzo uważać. Hetman, przepraszam, wieża zagrywa na b8, wieża e2. Najlepszy ruch w pozycji dalej przez Nepo, dlatego że to jest taki ruch wyczekujący, asekuracja, fajne to są posunięcia. Poza tym też wieża staje na białym polu, goniec czarnopolowy, wiecie o co chodzi. Ważne, żeby to się też trzymało i też takie ruchy wyczekujące po stronie białych są mocne. Goniec na c5 i g4 ze strony Nepo też odpowiada. Odpowiedzialny ruch, dlatego że odkrywamy króla, ale jednak ten król jest tutaj całkiem bezpieczny. Skoczek z tymi pionkami naprawdę robi bardzo dobrą robotę i świetną współpracę. Hetman zagrywa na d8, Dink również gra najlepsze posunięcia w pozycji, hetman zagrywa na d5. Tutaj silniczek wskazuje król g2, to też takie typowe posunięcie, ale wydaje mi się, że hetman d5 jest równie ciekawe, dlatego że zatrzymuje pionka, no i tak można powiedzieć troszeczkę czarne tu się zaczynają dusić. Moi drodzy, Dinklirenn zagrywa król f8. Niestety ten ruch najlepszy nie jest, bo nie wnosi do pozycji nic, a trochę pogarsza sytuację. Przede wszystkim można by było rozważyć szukania aktywności w tej pozycji przez czarne. To też uważam, że jest bardzo trudne, dlatego że taki ruch b4 jest bardzo trudno wykonać. Zauważmy, że po obiciu na przykład na c4, po wybiciu i na przykład hetman c7, oczywiście tutaj grozi bicie na f2, ale Nepo bym tym hetmanem na pewno uciekł, no powiedzmy na d5, to czarne mając pionka mniej, na pewno uzyskałyby tu jakieś takie, jakby to powiedzieć, więcej powietrza do gry, znaczy, źle to powiedziałem, dziwne porównanie, po prostu więcej przestrzeni, troszeczkę więcej mogły pooddychać, ale to się też łatwo mówi, bardzo trudno zagrać takie posunięcie według mnie jak B4, no bardzo trudno. Król zagrał na F8 i co zrobił Nepo teraz? Król F1, zrewanżował mu się tym posunięciem, tutaj też król H2 jest całkiem niezły, ale to wynika z dalszych, głębszych analiz przez silnik, ja nie wnikałem w to aż tak bardzo. Ruch w partii jest równie ok. Białe będą planowały tutaj ciekawe manewry, zaraz zobaczycie. Wieża C8 ze strony czarnych i to już jest poważne przewinienie. Dlaczego? Dlatego, że ta wieża no, nie robi tak naprawdę nic. To jest takie stanie w miejscu według mnie. I tutaj Nepo zagrywa wieża E4. Trzeba przede wszystkim w takich pozycjach poszukać takiego po prostu planu do gry. Zwróćmy uwagę też, że czarne nie mogą sobie pozwolić na F6. Osłabiają się bardzo wtedy ważne pola E6, G6. Ten skoczek mógłby fajnie sobie skoczyć. Król miałby problemy ogromne, niemalże matowe. No i tutaj przede wszystkim białe po wieża E4 będą planowały albo F6, albo G5. Opcje przełomowe się szykują, więc w tym wypadku zobaczcie, że Dink wrócił na B8 i Nepo zagrywa posunięcie G5. Nie sugerujmy się, moi drodzy, znakiem zapytania w tym momencie przez czeską, dlatego że uważam, że ten ruch nadal jest ok, on jest dobry, uważam, że jest agresywny.
i czarne po prostu mają tutaj problemy. Nastąpiło bicie, a to już jest gwóźdź do trumny, moi drodzy. Zaraz pokażę wam dlaczego, ale po ruchu G5 tutaj w tej sytuacji myślę, że Dink no, mógł zagrać zdecydowanie lepiej, grając na przykład hetman D7, ale to cały czas powtarzam, to są naprawdę trudne posunięcia do znalezienia. I na przykład po ruchu F6, żeby rozbić mocno tutaj pionki, można by było wybić i zagrać hetmanem na H3. I uwaga, po hetman E2 i hetman G2, żeby atakować tutaj, zwróćmy uwagę, że teraz wieża mogłaby zagrać na E7. Są opcje matowe. I nawet nie trzeba się bać czegoś takiego jak bicie na F2, dlatego że król ucieka. Ta opcja mata w jednym ruchu jest na tyle groźna, że nawet wieża nie jest w stanie zdążyć gdzieś tam zaatakować. Oczywiście widzimy, że hetman też, przepraszam, broni na A8. I tutaj przykładowo hetman F1, król D2. No, jeżeli po takich szachach nic się nie stanie, będzie powtarzanie ruchów królem, no to będzie remis, a jak wieża zagra na E2, hetman wróci i wieża wróci, bo tutaj trzeba cały czas atakować, to można tak zagrać, król C1, znowu tak, król C2 i na przykład hetman D3, żeby wymienić hetmany i nie ma groźby matowej, ale ta pozycja uważam, że jest technicznie wygrana białymi. Myślę, że Nepo dałby radę to zrobić, więc no ale szanse jakieś tutaj czarne na pewno mają, aniżeli to, co w partii się zadziało. Mianowicie po biciu na G5 Nepo zagrywa najlepiej w pozycji, w ogóle najlepszy ruch to wieża G4. Prosta sprawa, moi drodzy, chcemy wziąć pionka i atakować tam króla. Są przełomy, jest bardzo niebezpiecznie, skoczek z wieżą dobrze działają i z hetmanem trzy figury są w natarciu na króla. W tej sytuacji wieża zagrała na A8. Jeżeli nastąpiłoby F6, to można tutaj zagrać kapitalny ruch, ale to trzeba oczywiście też widzieć skoczek H4. Byłby to świetny ruch, dlatego że nie można go zbić, tego skoczka. Skoczek wskakuje tutaj i jest po zawodach, ale jak będzie bicie, to jest H6. Też się można poddać. Grożą bicia, grożą maty. No nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, to jest kompletnie przegrana pozycja. Także no, trzeba tutaj bardzo, bardzo uważać. Po wieża G4 nastąpiło wieża A8. Skoczek wziął na G5. Wieża dała szacha. I co ciekawe, król zagrał na E2. Bardzo odważnie. Ja to z miejsca bym zagrał tak, ale pewnie Nepo się obawiał wymiany hetmanów, coś w tym stylu. No, król zagrał na E2, hetman na E7, skoczek wrócił, hetman E8 w miejscu i król F3. To jest siła fantastyczna arcymistrza na tym poziomie. Zobaczcie, jego figury stoją kapitalnie i on jeszcze poprawił króla. Zszedł oczywiście ze związania, to jest naturalna rzecz. Wygląda to świetnie, wygląda to dobrze i to jest po prostu dobre, moi drodzy. Hetman A8, na co Nepo wymienił te hetmany. To, że atakuje hetmanem, to nie znaczy, że w pewnym momencie, no właśnie, to już poszło F6, to nie znaczy, że w pewnym momencie nie można wymienić hetmanów, gdy działamy na konkretach. Po F6 jest tutaj bardzo trudno, bo jak zbija pionek, to zbija skoczek, a ten pionek już też ma karierę bardzo łatwą, że tak powiem. Nastąpiło G6, bicie i po prostu wieża zbiła. Nepo to tutaj pionki sobie pozjadał, wieża zagrała na A2 i teraz w takich końcówkach trzeba dokładnie policzyć, kto jest szybszy, czy te pionki będą wygrywać, jak wieża zbije tego, czy my jesteśmy szybciej tym pionkiem w połączeniu z skoczkiem i wieżą. No, pytanie chyba jest dosyć łatwe, odpowiedź również. Tutaj bardzo ważna jest aktywność króla, moi drodzy. Król G4, wieża zbiła na B2 i Nepo zagrywa wieża na H6. No po czym Dink Liren poddaje partię. Jest to kompletnie przegrana partia. Dlaczego? Przykładowo, jak król zagra na E8, no to dajemy szacha, król D7, F7. Nie ma jak się bronić, no tutaj nie można, bo jest bicie. No i koniec partii. No w każdym razie takie połączenie wieży, pionka i skoczka jest bardzo silne. Mi się przypomniał motyw z partii obrony królewsko-indyjskiej z książki Edwarda Gufelda. Bardzo polecam i ten motyw właśnie z wieżą i pionkiem z partii nieśmiertelnej był kapitalny i tutaj Nepo myślę, że, no nie wiem, czy to wykorzystał, ale no wiadomo, leszczem nie jest, coś tam w szachy grać potrafi oczywiście. No i cóż, moi drodzy, jest 3-2 w meczu dla Niepomniaszczego. Zobaczymy, jak się to będzie toczyło. Na razie idą panowie na noże, dwie wygrane Nepo, jedna wygrana
wygrana Dinga, padły też remisy, no i zobaczymy, jak to dalej się będzie toczyć. Ja trzymam kciuki za Chińczyka, dlatego że bardzo lubię jego styl gry, jego osobowość. Dziękuję serdecznie za uwagę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Pozdrawiam, cześć!